Witam Państwa w dzisiejszym wydaniu Sportowej Areny. Zaczynamy od pierwszego wydarzenia z minionego weekendu. W trakcie Mistrzostw Świata w piłce ręcznej kobiet rozgrywki ligowe w Polsce miały przerwę. Ten czas Szczypior Niski, Energia ZS Koszalin wykorzystują na szlifowanie formy. Nasz zespół w ramach przygotowań do rundy rewanżowej w Superlidze zagrał w turnieju w Elblągu. Koszalinianki pojechały na turniej w mocno okrojonym składzie. Mimo tego zaprezentowały świetną dyspozycję. Rozpoczęły zmagania od zwycięstwa nad Wisłą Gdynia 33-17. Po 10 trafień zaliczyły Katarzyna Kołodziejska i Romana Roszak. Drugi mecz to starcie z gospodyniami. Ponownie górą był nasz zespół. Energa wygrała ze startem Elbląg 32-27. 9 bramek Kołodziejskiej i 7 Moniki Michałów. W ostatnim starciu koszalnianki wygrały z AZS-em Łączpolem AWF-em Gdańsk 30-24. Tym razem 10 trafień miała na swoim koncie Walentina Nestiaruk. Tym samym nasz zespół został triumfatorem zmagań. Kolejne miejsca zajęły odpowiednio Start, Wistal i AZS Łączpol AWF-is Gdańsk. Runda rewanżowa w Superlidze wystartuje 6 stycznia. W efektownym stylu zakończyli pierwszą rundę piłkarze ręczni Gwardii Koszalin. W ostatnim meczu pewnie pokonali Kartuzję Kartuzy i było to 7 zwycięstwo z rzędu. Nasi drugoligowcy, choć na początku sezonu przegrali kilka spotkań, to od 7 kolejki imponowali formą. Rozpoczęli marsz w górę tabeli, wygrywając kolejne spotkania. W ostatniej kolejce pierwszej rundy rywalem była Kartuzja Kartuzy. Ekipa przyjezdna plasuje się w środku ligowej stawki. Starcie od początku było zdominowane przez gospodarzy. Miejscowa ekipa świetnie spisywała się zarówno w obronie, jak i w ataku. W efekcie Gwardia po pierwszej części prowadziła 15-6. Druga odsłona była wyrównana. Podopieczni Piotra Stasiuka pilnowali bezpiecznego dystansu i ostatecznie pokonali rywala 31-21. Najskuteczniejszy w naszej drużynie Bartosz Tołoczko zdobył 7 bramek. Na początku chciałbym pogratulować zespołowi tutaj miejscowemu zwycięstwa. Grali ładnie jak na drugą ligę handball. Szkoda, że nie napotkali w nas jakiegoś bardziej wymagającego przeciwnika, ale mamy swoje problemy kadrowe, także sam fakt, że przyjechaliśmy tutaj w 10-osobowym składzie świadczy chyba o tym. No i w sferze mentalnej też nie potrafiliśmy się odpowiednio zachować, jakby policzyć te wszystkie sytuacje sam na sam, które tak się nazywają, to były one naprawdę wykorzystanie tych sytuacji było, nie wiem, na poziomie 20%. Może trochę więcej, także to wszystko się złożyło na taki, a nie inny wynik. Jeszcze raz gratuluję bardzo Gwardii Koszalin. Widzę, że zespół tutaj z meczu na mecz, z tygodnia na tydzień pnie się w tabeli i życzę Wam jak najlepszego miejsca. Tak jak zapowiadaliśmy, kolejne zwycięstwo, jest to już 7 z kolei. A tak jak zapowiadaliśmy, że do końca roku nie chcemy przegrać żadnego spotkania i to się udało. No tak jak już tu trener, dziękuję w ogóle za miłe słowa. No byliśmy tutaj zdecydowanym faworytem i udowodniliśmy to, że już pierwsza połowa ustawiła w sumie to spotkanie. W drugiej połowie troszeczkę koncentracja zawiodła, ale był kontrolowany wynik, więc tutaj naprawdę większych jakichś pretensji do zawodników nie mogę mieć. Pozwoliliśmy sobie troszeczkę na odrobinę nonszalancji. No nie wyszło tak jak powinno. Ale i tak jestem zadowolony z postawy zawodników, bo naprawdę wykonali dobrą robotę. No i miejmy nadzieję, że ta nasza pasja będzie utrzymywana w następnym roku. Wiadomo, piłka ręczna to jest ciężki sport. Wiadomo, kontaktowy mocno. Dlatego zawsze trzeba się podnieść i walczyć do końca. Jak trener mówił, mamy problemy też kadrowe właśnie i teraz mam nadzieję, że w tym okresie świątecznym będzie już na drugą rundę trochę lepiej. No i wtedy będzie rewanż u nas. Ja chciałem tylko dodać, że mogę podziękować chłopakom za walkę, za to, że założenia taktyczne, wszystko co mieliśmy założone przez cały tydzień zrealizowaliśmy w 100%. W pierwszej połowie, bo w drugiej to było widać na początku, że już rozluźnienie przyszło, tam chłopcy z Kartuz dochodzili nas, ale to już historia, wynik idzie w świat, jak to się mówi. Jeszcze ze swojej strony chciałem podziękować sponsorom, że nas pomagają, że ten klub istnieje, także dziękuję. Pierwszą rundę zmagań nasi szczypiorniści zakończyli na 4. miejscu, zdobyli 18 punktów. Rundę rewanżową Gwardia rozpocznie 16 stycznia od starcia we własnej hali ze szczypiorniakiem Olsztyn.
Przechodzimy do rozmowy. Moimi Państwa gośćmi są dzisiaj przedstawiciele Gwardii Koszalin. Zakończenie pierwszej rundy rozgrywek w drugoligowych za nami. Zatem czas tak, na takie trochę podsumowania. Moimi gośćmi są trener Piotr Stasiuk, witam. Łukasz Czerwiński. Dzień dobry. Co do podsumowania, trzeba powiedzieć, że w takim piorunującym stylu zakończyliście pierwszą rundę. No tak, dłuższy okres taki był dobrej gry naszego zespołu, 7 zwycięstw pod rząd. No na pewno forma zwyżkująca. Szkoda, że no musimy mieć tą przerwę świąteczną, bo w dobrym kierunku to wszystko idzie. No początek nieco słabszy był w naszym wykonaniu, troszeczkę problemów kadrowych, organizacyjnych. Zawodnicy no niestety mieli tak pracę poukładaną, że nie mogli w każdym spotkaniu wystąpić. No i później przyszedł czas właśnie zwyżkujący i zwycięstwa, które no napawają optymizmem. Co do atmosfery w drużynie, mówi się o tym, że atmosferę budują zwycięstwa. Na początku tych zwycięstw nie było, a później jednak zespół się skonsolidował i widać było tego efekty. To znaczy tak, mimo że zwycięstw nie było, moim zdaniem atmosfera była cały czas bardzo dobra. Oczywiście zwycięstwa pomagają w budowaniu jeszcze lepszej atmosfery. No i aczkolwiek, no mówię, no, atmosfera zawsze była dobra, po prostu musieliśmy poukładać naszą grę pod względem taktycznym i no, w pewien sposób zwycięstwa przyszły właśnie w najbardziej odpowiednim momencie, prawda? W pewien sposób ta gra zawsze w jakiś sposób zależy od tego środkowego rozgrywającego, to też w dużej mierze od ciebie. Czy to fakt, jestem środkowym rozgrywającym, tak, ale akurat w pierwszej rundzie przyznam szczerze, że jakiegoś znaczącego wpływu na grę drużyny nie miałem, miałem tam problemy zdrowotne. Również praca mi wykluczyła z kilku meczów. Aczkolwiek mam nadzieję, że w drugiej rundzie jakoś mi się to lepiej ułoży i będę miał jakiś większy wpływ na grę drużyny. To nie jest tak, że komfort dla trenera jest wtedy, kiedy ma sporo zawodników do dyspozycji. Przy okazji tego ostatniego spotkania z Kartuzją, no, różnica w ilości zawodników na ławce była kolosalna między waszymi drużynami. No, chyba to jest taki dobry układ dla trenera, żeby mieć z kogo korzystać. Oczywiście, no, jeżeli ma się wszystkich zawodników zdrowych w pełni sił, no, dużo daje możliwości. Akurat te końcowe, ostatnie spotkania pozwoliły korzystać z wielu zawodników. No i to się też przekłada na wynik. Początkowa ta faza właśnie sezonu nie była dla nas korzystna, a później to już jak zawodnicy potrafili sobie pogodzić pracę, obowiązki z grą i z treningami, także efekty natychmiast przyszły. Widać też takie fajne połączenie w zespole, dużo młodzieży i dużo takich doświadczonych zawodników. No tak, próbujemy wprowadzać tą młodzież powoli, ale już zaczynają odgrywać znaczącą rolę, bo Michał Czaplicki, Paweł Urbański, Kacper Dybiec wchodzą do tego zespołu i grają już naprawdę na dobrym poziomie. No dużo jeszcze przed nimi, dużo treningów, spotkań, także tutaj konsekwentnie muszą podejmować cały czas tą walkę na treningach i pokazywać się z jak najlepszej strony. Jak to jest z tymi młodymi wilczkami przychodzą? Mówią, może byś mi coś podpowiedział, może jak miałbym zagrać, jakaś taktyka, jest taka relacja między wami? Znaczy powiem tak, na pewno każdy młody zawodnik przychodzi do nowej drużyny, do drużyny seniorskiej. Ma swoje oczywiście obowiązki, takie jak noszenie piłek, prawda? Ale na pewno mogą liczyć na nasze wsparcie i to nie tylko jeżeli chodzi o sport, jeżeli chodzi o drużynę, ale jeżeli tylko przyjdą z taką prośbą na przykład w nauce czy coś, to bardzo chętnie też im pomożemy, prawda? A jak tam Mirek Bugaj rządzi w tej szatni? Oczywiście. Mirek Bugaj jest naszym szefem. No tak, a taką drugą postacią po trenerze? To znaczy tutaj takim łącznikiem jest zespołem, a trenerem. Na pewno jest to łącznik. Ze względu na lata doświadczeń, jakie Mirek ma w piłce ręcznej jako dorosły człowiek, na pewno dużo pomaga. No jest to taka moja prawa ręka, gdzie dużo podpowiada, dużo wskazuje. No i w sumie no ta decyzja zawsze należy do mnie, ale jest na pewno bardzo pomocną osobą. No i ze względu dla mnie, jak i dla zespołu. Patrząc też na ten wynik w tej chwili, 18 punktów zdobytych, czwarte miejsce, można było mieć i być zadowolonym z postawy drużyny, bo nie przytrafiały się takie przypadkowe porażki drużynie w tym sezonie, jak to miało miejsce na przykład w poprzednich rozgrywkach, że była Gwardia faworytem i tego mecz na przykład nie wygrywała. W tym sezonie te mecze, które Gwardia musiała wygrać, to wygrała, no ale jeszcze brakuje takich zwycięstw nad takimi faworytami. Tak, no niestety kalendarz się tak ułożył, że mieliśmy w sumie pierwsze trzy zespoły w czterech pierwszych kolejkach, więc tutaj naprawdę było ciężko walczyć, bo byliśmy troszeczkę no słabo przygotowani ze względu, że nie rozegraliśmy żadnego sparingu, to dużo daje. Później przyszły zwycięstwa, chociaż jedna potyczka taka, no wpadka się zdarzyła w Tczewie, gdzie nie powinniśmy to wygrać.
No niestety to jest sport, czasami się tak zdarza, no miejmy nadzieję, że druga runda będzie znacznie lepsza. Mamy tych faworytów u siebie, więc na razie jesteśmy niepokonanym zespołem w lidze u siebie, na własnym parkiecie i myślę, że to będzie utrzymane chociażby do końca sezonu. No właśnie te starcie z faworytami to tak naprawdę pokażą i potencjał, i charakter drużyny. Znaczy, no na pewno, ale tak jak trener powiedział, gramy z nimi u siebie, prawda? Cieszy nas jako zawodników to, że coraz większa liczba osób przychodzi na trybuny. Czujemy naprawdę ich wsparcie, no i będziemy starali się sprawić na pewno niespodziankę. Chociaż moim zdaniem to nie będą takie niespodzianki, bo dla mnie my będziemy faworytami tych spotkań. Piłkarze ręczni, no fenomenalna seria na zakończenie pierwszej rundy zmagań, 7 zwycięstw z rzędu. No i zespół awansował bardzo wysoko w tabeli, w tej chwili jest na 4. miejscu i goni tych faworytów. Miejmy nadzieję, że w tej rundzie rewanżowej ich, no może nie tyle przegoni, ale oby tak się stało. Zobaczymy, jak to będzie się toczyć. Oczywiście na bieżąco będziemy Państwa informować o tym, jakie wyniki uzyskuje nasza drużyna. Moim Państwa gośćmi dzisiaj byli przedstawiciele Gwardii Koszalin, Piotr Stasiuk, trener. Dziękuję. Chciałbym podziękować wszystkim kibicom. Życzyć wszystkim wesołych, zdrowych i spokojnych świąt i szczęśliwego nowego roku. Łukasz Czerwiński. Również dołączam się do życzeń. Dziękuję bardzo. No ja też się dołączam do tych życzeń i także Państwu życzę wesołych świąt i na pewno bardzo miłych, rodzinnych chwil podczas tych najbliższych świąt Bożego Narodzenia. Do zobaczenia.